inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? Leżała jakaś żarówka, właśnie ta. To jest od kierunkowskazu. Od kierunkowskazu. Nie wiem. Co ja to mam robić? Tutaj bym musiał pasować, bym jeszcze odpiąć całkowicie do otwierania. Ale tym się zastanowię zaraz, żeby to jakoś odepnę. Muszę ustawić luzy zaworowe, wymienić rozrusznik, bo słabo kręci. Rozrusznik, porobić instalację, żeby wszystkie światła były do przeglądu. Bo dosłownie nie ma kierunków, nie ma praktycznie nic przy tym skuterze. Poskręcać wszystkie plastiki, zrobić starter, bo jest rozwalony. Widzę, że pasek jest wyciągnięty ostro. Pasek jest wyciągnięty, ale zobaczymy, jak to będzie chodzić dopiero wtedy. Ogólnie wszystko jeszcze przeregulować. Przeregulować, wymienić też mam. Półksiężyc, bo jest wytarty cały frez i kopek, bo też ma zniszczony frez. No i ślimak. Ze ślimakiem to nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Więc widzimy się po krótkiej przerwie, jak tutaj obadam cały temat. Pierwsze co, to muszę to zrobić porządek. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pierwsze czym zajmiemy się obudową. Kolejkę wybijemy. Elegancka. Kolejka jest wybita. Wyczyścimy tutaj otwór w środku ze smaru. No nie wiem, kto tutaj to smarował w środku. Żeby po prostu tulejka nam się nie ruszała. Dobra. Teraz bijemy nową tulejkę. W taki sposób. No, dwałka rozrusznika jest w nie najlepszym stanie, no ale trudno się. Sprawimy sprężynę. To było. Człowiek zapomniał. Nie mylę, to było w taki sposób. W tym przypadku jakiś tu plasticzek przychodzi. To jest pewnie po to, żeby sprężyna tutaj nie obcierała.
No i dobra. Sprężyna jest założona. Dobra. Według mnie brakuje tutaj podkładki. To się wszystko klinuje. I przetestujemy teraz. Kolosalna różnica. Dosłownie kolosalna różnica. Zwykła, głupia podkładka i tyle, tyle radości. Normalnie zbankrutuję, jak do każdego motoru będę musiał tak dokładać śrubki. Praktycznie każdy złom, co mnie do mnie przyjedzie, trzeba mu dać śrubeczki jakieś, bo no nie będzie chodzić. Działa. Jeszcze nasmaruję w tym miejscu. Delikatnie, co ma być, wałek od Bendixa i to będzie na tyle z dekla. Dekiel jest zrobiony. Teraz co? Bierzemy się za wymianę rozrusznika na nowy. Nie no, w rękawiczkach nie dam rady. Behind redemption, honesty is the one way gate to hell. Postarajcie się, że to musi być bardzo dobrze dokręcone. Wszystko szczelnie dociśnięte. Just tripping on day dreams got dark.
Jak się nie mylę, to chyba jest kabel od podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Jak się nie mylę, najprawdopodobniej tak. Ale to z elektryką i z tymi plastikami pobawimy się w następnym odcinku. Jest to wszystko zrobione na odpierdziel. Ogólnie zmasakrowane. Dobra, widzimy się po przerwie. Mam nadzieję, że się troszeczkę podładowaliście. Widzę, że jedna kreska, bateria. Ściągnąłem dekiel już, bo ściągnąłem. Jak widzicie, gdzie są śruby, trzeba odkręcić. Jest 4-6 śrub. 6 śrub i dwa wężniki. Jeden jest tu i drugi jest tu. To trzeba będzie pościągać. No nie pokazałem wam, bo padła bateria. Następne co? Będziecie musieli ściągnąć tą zaślepkę tu, w tym miejscu. Przygotować sobie kluczyk 13 chyba. Ja 13 to kręcę, bo miałem akurat pod ręką. I ustawić tutaj na znaku T. U mnie się przekręciło na F. No ale to zaraz sobie podeprę, ustawię sobie na T. I sprawdzić luzy zaworowe. Jak nie macie luzów, bo tak się może stać, to trzeba jeszcze raz obrócić, wałem. I wtedy powinniście już mieć luzy. Trzeba sobie przygotować 9. Szczelinomierz. Dobra, trzeba rozkontrować. Cyk. Cyk. Dobra, sący jest od góry zawór. Ja ustawiam w każdym Chińczyku, ustawiam luzy 0,10 sący. Sący 0,15 wydechowy. Dobra, kontrujemy. Ma to być takim oporem. Nie przesuwa się lekko, tylko po prostu jest taki lekki opór. To znaczy, że jest dobrze. I teraz dowalamy już na... Dobra, teraz wydechowy 0,15. Przy wydechowym już jest troszeczkę mniej miejsca, dlatego trzeba się bardziej troszeczkę przygimnastykować. Cyk. W niektórych przypadkach po prostu podczas dokręcania ten luz zaworowy się zmienia. Tym akurat skuterze się tak udało, że jest to ok wszystko. Nie muszę po prostu płaski używać kluczyk i przytrzymywać tej kontry u góry, albo po prostu nie muszę używać specjalnego kluczyka do regulacji zaworów. Dobra, jest. Kontrujemy. Jest ok. Jest ok. Dziękuję. Luzy zaworowe są już ustawione. Zakładamy dekielek. Cyk. Śrubeczki. Oczywiście zanim ściągniecie ten dekielek, to warto psyknąć tam kompresorem, żeby jak tu wokół dekielka, jak są jakieś syfy albo coś, żeby to nie wleciało potem wam do silnika. Bo silniki czterosuwowe są bardziej wrażliwe na wszelkie syfy, które będziecie mieć w oleju. Zaraz jeszcze sprawdzimy, czy czasem ta podkładka, co podłożyłem przy starterze, jak robiłem przy dekielku starter, czy nie jest za wysoka, czy po prostu podczas pracy silnika nie będzie mi tam obcierać. Też trzeba wziąć pod uwagę. Podłożyłem tylko i wyłącznie dlatego, że strasznie tam ta zębatka obcierała o aluminium i się klinowała. Też tak jeszcze to nie pracuje tak jak powinno. No ale lepiej pokombinować, żeby to jako tako odbijał ten kopek.
sprężyna, no nie ukrywajmy, jest nowa, ale... Ale jak widzieliście, no nie chciało to odbijać za bardzo. Tutaj trzeba po przekątnych podociągać ten dekielek, żeby równo siadł. Dobra, wszystkie śrubki dokręcone. Teraz zakładamy wężyki. Tu od góry przychodzi taki jeden, mniejszy. Ten wężyk idzie do krótca i zasysa powietrze z odmy, bo to jest po prostu odma. A drugi wężyk jest na dole i on jest do zawirowywacza spalin, czy jakoś tak to się nazywało. Dobra, próbujemy go odpalać. Kiedyś jak go robiłem, to palił od strzała, ale widzę, że ktoś tu aranżację robił. Pomoc dydaktyczna jest. Odpalamy na kable. Dobra. Tu jest podłączone. Dobra, podłączamy minus. Normalnie masakra. Podłączamy plus. Usuwać wszystko. Jest. Podłączamy plus. Podłączamy minus. Nic się nie dzieje, nie wybucha. Dobra, zobaczymy, co ten rusznik kręci w ogóle. Co jest z tym kurde złomem? Na kopkę odpali, ale jest problem z instalacją. O jasny pieron. Tak, ja nienawidzę takiej roboty. Na pewno podpięte wszystko. Masa jest podpięta. Od rozrusznika jest wypodpinane. Mógłbym to na krótko spróbować odpalić. Kurde. Co nie odpali? Jakim cudem znowu nie odpali? Co jest? Coś jest zrąbane. Coś jest zrąbane, tylko nie wiadomo co. Nie wiem. Dosłownie nie wiem. Trzeba będzie przepatrzyć instalację, ale to w następnym odcinku, jak będę walczył z plastikami i jak będę walczył z tymi pierdzielonymi kablami. Więc do następnego, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1.